Akcja! A jak jeszcze raz Co ja kamerę prosto? Jesteśmy właśnie na planie odcinka Najgorszy Szlaban i nie ukrywam, że jesteśmy bardzo szczęśliwi z możliwości realizowania tego odcinka, bo jest on kluczową częścią kampanii Bezpieczny Przejazd, która jest realizowana przez Polskie Linie Kolejowe i dotyczy właśnie bezpiecznego przejazdu, jakże inaczej. Aj, niebezpieczna scena, szykowałem się kaskadersko bardzo długo do niej. Kurczę, Pyczone, myślę, że ten projekt jest naprawdę fajny i uświadamiający, szczególnie dla młodych osób, ponieważ wiadomo, łatwo wejść w tą pętlę bycia kozakiem, albo nazwijmy to, no nie wiem, wymyślcie sobie jakiś negatywny epitet, prawda? No tylko zazwyczaj ten, który na takich wypadach ziomalskich jest kozakiem, to prędzej czy później źle skończy. Dlatego fajnie, że takie filmy powstają, ponieważ no, mogą być jakimś argumentem, prawda? Zawsze. Przed kolegami, a umówmy się, no koledzy potrafią dużą presję zrobić. A jak jeszcze jest dziewczyna, to już... No fajnie, żeby po prostu dzieciaki, ale też młodzież, osoby też starsze, no żeby wszyscy uważali, jak przechodzą przez tory, żeby robili to w miejscach dozwolonych lub po prostu uważali na siebie, no bo wtedy nie wiem, nic im się nie stanie, nie będą mieć żadnych kontuzji, przeżyją, etc., etc., więc wydaje mi się, że to jest po prostu ważne i słuszne. Cieszę się, ponieważ dzisiaj kręcimy wyjątkowy odcinek, który jest wartościowy i ma na celu uświadamiać młodych ludzi, jak zachowywać bezpieczeństwo w okolicach torów, gdzie są pociągi, ponieważ ważne jest to, żeby zachowywać się odpowiedzialnie i zwracać uwagę na swoje otoczenie. Także cieszę się, ponieważ całą ekipą kręcimy dzisiaj taki odcinek i mam nadzieję, że Wam się spodoba. A jeśli nie wierzycie nam, jakie mogą być realne skutki takiego zderzenia lokomotywy z pojazdem, to zapraszamy Was na event już 23 czerwca, który odbędzie się live, więc będziecie mogli go zobaczyć z każdego miejsca w Polsce i poczuć na własnej skórze, można powiedzieć, jak to jest zderzyć się z taką lokomotywą. Link do tego wydarzenia macie w opisie.